trochę dziwne i przewrotne jest to życie i dopiero niedawno uświadamiam sobie zasady gry, jakie tutaj panują. A dlaczego o tym mówię, bo to co robimy, dopiero widzimy tego skutek za 10, 20, 30 lat, a nawet może czasami dalej. I niedawno słuchałem materiału, w którym facet mówił o tym, że to był na TED Talk, gdzie usłyszał od wielu starszych ludzi rzeczy na temat pewnych prawd życiowych i na przykład to, że ciało odmawia posłuszeństwa w późniejszym wieku 50-60 lat, jeżeli nie dbamy o nie, bo jemy śmieci, źle się odżywiamy i tak dalej. I ja jestem w stanie do tego w jakiś sposób się odnieść, dlatego że jeżeli na przykład nie pracujemy nad sobą, a powołamy dziecko na świat, to później dziecko boryka się z konsekwencjami naszego traktowania, z tym, co mamy w sobie nieprzepracowane. I może na ten moment tego nie widzimy, ale później to przynosi skutek w postaci chorób psychicznych czy fizycznych u dziecka. I tak samo można to później dalej powiedzieć, co w okresie dorastania. I to najsilniej u mnie działa, bo widziałem to osobiście, że kiedy zadbamy o rozwój ciała i trenujemy, to nasze ciało, kiedy rośniemy, rozwija się prawidłowo, szkielet, mięśnie i tak dalej. I później tego czasu się nie da nadrobić. Możemy mieć już te 20 tam lat wzwyż i już tego szkieletu tak nie rozwiniemy. No pewnie są jakieś sztuczki, żeby to ominąć, typu branie sterydów, hormonów wzrostu i tak dalej, ale to chyba nie o to chodzi, nie? Tylko by korzystać z tego, co mamy przydane na to życie i to jest bez skutków ubocznych przede wszystkim, nie? No i kolejna rzecz, o której tutaj właśnie mówię a propos odżywiania, że jeżeli jemy śmieci, to teraz tego nie czujemy, ale jak będziemy mieli te 60 lat, to będziemy czuli tego skutek. I nie jeden raz przypomina mi coś o tym, że zastanów się nad swoim życiem, co ty teraz robisz. Dzisiaj byłem kupić szafki nocne i po prostu oszczędzam moje finanse, bo to też wiem, że ma to przełożenie na moje życie. Ja płacę swoim życiem za to, żeby móc sobie kupić jakiś produkt, jakąś rzecz, której potrzebuję, a jeżeli mogę to dostać w wystarczającym dla mnie stanie, jeżeli to jest używane, to ja to kupię używane. I tak też było w tym przypadku. Z tym, że później kobieta w trakcie mi powiedziała, że wiesz co, tych szafek nie potrzebuję, już mój mąż zmarł i one tylko stoją, nie? I ja, kiedy buduję swoje życie z moją żoną, cieszę się moim 3-letnim synkiem, wkrótce będzie miał 3 lata, dostaję taką informację, bo widzę piękny dom, szczęśliwą kobietę, dobrze wyglądającą jak na jej wiek, jeszcze mogącą pożyć wiele lat. Dowiaduję się, że jej mąż odszedł, a jeszcze tyle życia być może przed nimi było, tak? I te wszystkie informacje składają się razem do kupy. I to jest dla mnie silny bodziec, żeby coś robić ze sobą i ze swoim życiem, bo to może być moja żona za ileś lat. I wypadałoby się teraz przyjrzeć sobie, czy ja oddaję swoje życie za coś, za co później mogę żałować, bo najgorsze jest to, że tego czasu nie cofniemy, tak? Więc jeżeli nie ćwiczyłem mając 14 lat wzwyż, no to moje ciało będzie teraz całe obolało, ja mogę się do tego przyzwyczaić, ale to się przełoży na późniejsze problemy w moim życiu. Jeżeli ja nie pracowałem nad sobą, a wychowałem moje dziecko mając wiele wewnętrznych problemów, no to później z tymi problemami będę też się spotykał i czasu nie cofnę. Jeżeli ja nie dbałem o moje zdrowie, a będę miał te 40, 50, 60 lat i wykonywałem bardzo ciężką pracę, tak jak widzę starszych ludzi, dziadków i tak dalej, gdzie nie dbało się o BHP, o maseczki, o zatyczki do uszu, no to oni są głusi, oni mają choroby obturacyjne płuc, tak? I jeżeli tak gonimy za tym szczęściem, to zastanówmy się, czy robiliśmy kiedyś coś w tym kierunku, żeby to szczęście dzisiaj mieć, bo dzisiaj robimy to coś takiego, co sprawi, że to szczęście będziemy mieli jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok.
i warto się temu przyjrzeć, bo później trudno jest to naprawić i ani leki nie pomagają, ani psychodeliki nie pomagają, ani wyjazdy, wakacje, podróże po Indiach czy cokolwiek. To jest chwilowe szczęście, a później wracamy do naszego życia. To tak jak powrót z wakacji do szkoły i tyle. A może być to zupełnie inne, nie? Także takie przemyślenia na szybko. Dzięki.